oświeciło mnie znowu. Oświeciło mnie, że w tym partnerze do związku, ten partner do związku, bo mówimy o związku, chcę wam przedstawić związek jako cudowną wspólnotę dwojga dusz i ciał przy okazji też. Cudowne porozumienie, cudowną wspólną drogę dążność. Może niekoniecznie do celu, ale do tego, żeby było coraz lepiej, żeby każdego dnia było przyjemniej, żeby każdego dnia czuć się bardziej my niż ja. I tu oświeciło mnie, że czasami, z reguły, żeby osiągnąć coś takiego jak my, to ta druga osoba ma być najważniejsza. To ja mam być najważniejszy dla drugiej osoby. Wtedy jest możliwe stworzenie my, jeżeli ja nie jestem najważniejszy dla drugiej osoby lub druga osoba nie jest dla mnie najważniejsza, to my możemy stworzyć jakiś fajny klub, jakąś drużynę, my Kowalskie lub my Malinowscy lub jakiś zespół sportowy. Natomiast, żeby stworzyć związek, jedność duszy i ciała, to jednak mam być najważniejszy dla tego partnera i on ma być najważniejszy dla mnie. Wtedy można stworzyć ten wyjątkowy, cudny związek. To znaczy, odpowiadam przede wszystkim tej dziewczynie, dzięki której mnie oświeciło i tej dziewczynie, która mnie pytała, tej kobiecie, która mnie pytała, ale jaki to ma być partner? Partner do cudownego związku ma być taki, dla którego ty jesteś najważniejsza. Ma być taki, jak opisano to w Biblii. Zostawi matkę swoją, ojca swego i założy własną rodzinę, własny związek. To nie znaczy, że matka, że tatuś, że siostry mają przestać istnieć. Nie. Oni tam gdzieś w tle mogą być. Ale jeżeli powstaje sytuacja konfliktowa, to masz być pewna, że on stanie za tobą. Niezależnie, czy masz rację, czy nie. I on ma mieć też tę świadomość, że ty przyjmiesz jego stronę. Niezależnie, czy on ma rację, czy nie. Że nie będziesz go krytykowała przy innych. Że nie będziesz informowała, że niestety się pomyliłaś. Dlatego nie myl się. Rozkochaj w sobie tak faceta, żebyś była dla niego najważniejsza. Ale tylko tego, który dla ciebie jest najważniejszy. To chyba tyle w sprawie, jakiego sobie wziąć faceta. Mądrego.